Dzień dobry, mamy piątek, 13 listopada. Witam Państwa serdecznie ze studia przy ulicy Floriańskiej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium przypominamy o niedzielnych wyborach do rad osiedla i powiemy o ciekawych inicjatywach społecznych. Agnieszka Baron, zapraszam. W niedzielę odbędą się wybory do gliwickich rad osiedli. W każdym z osiedli wybranych będzie 15 członków rady. W wyborach może wziąć udział mieszkaniec danego osiedla wpisany do stałego rejestru wyborców. Wybory do rady osiedla trwać będą od 8 do 20. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego. Kryminalni z Jedynki prowadzą postępowanie w sprawie oszustw dokonywanych na terenie naszego miasta przez mężczyznę, który podaje się za osobę upoważnioną do pobierania opłat za czynsz z wynajmu obiektów pod placówki handlowe, po czym wykorzystując niewiedzę obsługi danej placówki, wyłudza od niej pieniądze. Dzięki portretom pamięciowym wiemy mniej więcej, jak wygląda podejrzany. Ma około 40 lat, 170-175 cm wzrostu, zadbany, dobrze ubrany, może posiadać okulary korekcyjne. Włosy po bokach mocniej przystrzyżone, koloru ciemnego. Policjanci gwarantują anonimowość. Złota polska jesień nie zawsze i nie dla wszystkich jest synonimem czegoś pozytywnego. Owszem, w dzień temperatura wynosi kilkanaście stopni, ale w nocy robi się już naprawdę zimno. Oznacza to trudny czas dla osób bezdomnych. I to od naszej reakcji niekiedy będzie zależeć życie drugiego człowieka. Do tego, aby zareagować, zachęcają służby, policja, straż miejska czy pogotowie. Od początku miesiąca aż do końca marca działa całodobowy bezpłatny numer 800 100 022, pod którym można uzyskać informacje o bezpłatnym noclegu i wyżywieniu dla osób bezdomnych na terenie całego województwa. Nie bez znaczenia jest jednak również aktywność mieszkańców w tym zakresie. Miejsca pobytu bezdomnych można zgłaszać dyżurnemu Straży Miejskiej, dzwoniąc pod bezpłatny numer 986. W poniedziałek, w Międzynarodowym Dniu Tolerancji, zostanie oficjalnie otwarta żywa biblioteka w Biblioforum. Jest to międzynarodowy ruch na rzecz praw człowieka i różnorodnego społeczeństwa, wykorzystujący metodę spotkania i dialogu. Żywa biblioteka jest przestrzenią, do której każdy może przyjść i skonfrontować się ze swoimi uprzedzeniami. Tutaj książkami będą ludzie, prawdziwi, żywi ludzie. Będą to osoby wywodzące się z różnych środowisk. Różni jest wykształcenie, sposób poruszania się, orientacja seksualna, narodowość, zainteresowania i przeżycia, z którymi do nas przyjdą. Jest to wydarzenie zorganizowane w konwencji biblioteki, więc są czytelnicy, czyli Państwo, którzy przyjdą, i książki, czyli nasi goście. I każdy, kto przyjdzie, pobierze kartę biblioteczną i będzie mógł z wybraną przez siebie osobą bądź osobami porozmawiać przez 30 minut maksymalnie. Na interesujący go temat będzie mógł zadać każde pytanie, które go frapuje, i w ten sposób mamy nadzieję zmienić swoje myślenie o osobach właśnie z tych grup, które zostaną zaproszone. Rozwój sieci internetowej daje nam nieograniczoną i błyskawiczną możliwość szeroko rozumianej komunikacji. Społeczny dialog zapewnia postęp. Dlaczego więc coraz częściej dyskusję zastępuje hejt? Jak mówią organizatorzy kampanii Pozytywnie Gliwice.pl, której początek będzie miał oficjalne rozpoczęcie w poniedziałek, projekt ma na celu zwrócenie uwagi na standardy społecznej wrażliwości. Nie zgadzaj się argumentując, wyrażaj emocje bez nienawiści, wyrażaj opinię nie oceniając. Projekt ten przewidziany jest do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Będzie realizowany przez środowiska kulturalne i oświatowe naszej gliwickiej społeczności. Jego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców Gliwic, tak, naszej społeczności lokalnej, do przeciwstawiania się, reagowania na wszelkie przejawy przemocy. W poniedziałek wystartuje pierwszy moduł Pozytywni w sieci i spotykamy się w kinie Majka. To jest taka inauguracja całej kampanii, ale jednocześnie będąca już elementem realizacji tego modułu Pozytywni w sieci. Tutaj będziemy mogli, zaproszeni goście będą mogli wysłuchać wykładu na temat wartości w internecie, tych pozytywnych, ale również tych negatywnych, szczególnie tutaj rzecz o hejtach i o tym, jakie one mają wpływ na młodzież dzisiejszą. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium.
To wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Polecam Państwa uwadze przegląd tygodnia w sobotę i w niedzielę, a tymczasem zaraz po serwisie sport i prognoza pogody. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu. Dzień dobry, witam Państwa. Tomasz Czoik, pora na informacje sportowe. Wystartowała druga edycja Gliwice Curling Cup. Na lodowisku Tafla dzisiaj, jutro i w niedzielę zmierzą się 24 drużyny z całej Polski. Barwy Gliwic reprezentują 4 ekipy: Ice Rockets, Ogień, Rozbitki oraz Smok i jego wesoła kompania. Patronat nad imprezą sprawuje Telewizja Imperium. Jesteśmy jednym z nielicznych w kraju lodowisk, gdzie, a może jedynym, gdzie jest 5 torów curlingowych i możemy spokojnie przeprowadzić największe turnieje w liczbie, tak jak w tej chwili, 24 zespoły, a również 36. Nie mamy z tym problemu. Naprawdę drużyny z całej Polski przyjeżdżały, są naprawdę silni przeciwnicy, zwłaszcza w naszej grupie. Trafiły się 3 bardzo silne drużyny, ale jak pójdzie, zobaczymy. Marta, curling bardzo często wywołuje różne reakcje. Powiedz, na czym dokładnie ta dyscyplina sportu polega i co tutaj mamy przed nami? Tak jak zazwyczaj jest to tłumaczone, są to szachy na lodzie. Polega to na puszczeniu kamienia z jednej strony toru na drugą stronę i żeby był jak najbliżej środka domu, czyli tego okręgu, który jest narysowany. Gra zagrywa się właśnie takimi kamieniami, one ważą około 20 kg, są zrobione z granitu. Panie trenerze, jak się ma curling w Polsce w 2015 roku? No nie jest różowo, nie jest na razie wesoło, ale powolutku uważam, że pniemy się. Problemem są finanse chociażby i system. Póki co nie mamy żadnych finansów z Polskiego Związku Curlingu, więc bazujemy na swoich jakichś zasobach i to nie jest proste, ale walczymy. Spotykasz się z dziwnymi reakcjami, nie wiem, twoich znajomych albo przypadkowych ludzi na curling właśnie? Czy to jest nadal traktowane jako egzotyczna dyscyplina sportu? No nadal to jest taka raczej mało znana w Polsce. Wszyscy się nabijają w szkole, że rzucamy czajnikami i szczotkujemy lód, że w domu ćwiczymy mopem, szczotkując przedpokój, więc na zabawnie, ale myślę, że mają pozytywny stosunek do tego. Nie tylko miłośnicy curlingu znajdą coś dla siebie w ten weekend. W pływalni Olimpijczyk rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w pływaniu Masters. Są to zmagania dla zawodników, którzy ukończyli 25 lat i nie uprawiają już czynnie sportu, ale nadal chcą rywalizować. W zawodach Masters można zobaczyć wielu dawnych olimpijczyków, mistrzów i rekordzistów. Turniej rozgrywany będzie w kategoriach indywidualnych i w sztafetach, na różnych dystansach oraz w kilkunastu kategoriach wiekowych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.